Kontynuujemy dzisiaj nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, wiersz 28. Ostatnio czytaliśmy wiersz 27, gdzie czytamy, że nikt nie zna Ojca jak tylko Syn oraz ten, komu Syn zechce Go objawić. Tak jak powiedziałem, może Ci się wydawać, że znasz Ojca, ale sprawdzianem tego jest to, czy jesteś wolny od niepokoju, strachu i tym podobne, i czy zwracasz się do Niego w pierwszej kolejności, kiedy jesteś w jakiejkolwiek potrzebie, kiedy zachorujesz, czy najpierw idziesz do lekarza, czy do Ojca. Nie ma nic złego w pójściu do lekarza i przyjęciu lekarstwa. Nie ma niczego złego w szukaniu pomocy u ludzi w jakiejkolwiek sprawie. Ale musimy wypracować w sobie zwyczaj udawania się do naszego Ojca w pierwszej kolejności. Tak jak małe dziecko najpierw zwraca się do swoich rodziców, jeśli jest w jakiejś potrzebie, a nie do sąsiadów czy innych obcych osób. A więc tu jest sprawdzian tego, czy naprawdę znamy Ojca. Musimy prosić Jezusa, by objawił nam Ojca. To jest wielka potrzeba chrześcijan. Jest wiele współzawodnictwa, zazdrości, sporów z powodu braku poczucia bezpieczeństwa w życiu wielu chrześcijan. Obserwuję to od wielu lat. Sam byłem niepewny siebie przez wiele lat po tym, jak narodziłem się na nowo. Starałem się robić dobre wrażenie na ludziach, byłem zazdrosny, porównywałem się z innymi. Byłem pełen niepokoju i strachu, ale kiedy w taki bliski sposób poznałem Boga jako mego Ojca, kiedy Jezus objawił mi Ojca i kiedy Duch Święty otworzył moje oczy, także zobaczyłem mojego tatusia, Abba, to zmieniło całe moje życie. To stało się podstawą mojego życia. I to jest niezwykle ważne. Tak jak Ojciec objawia Syna, tak też Syn objawia Ojca. I to jest powiązane z tym, co Jezus mówi w następnym wierszu. Czasami ludzie czytają ten wiersz 28 w oderwaniu od innych. To jest jeden ze złych zwyczajów chrześcijańskich, uczenie się pojedynczych wierszy, choć znajomość wierszy biblijnych jest dobrą rzeczą, ale często te pojedyncze wiersze wyuczone są totalnie wyrwane ze swojego kontekstu. I jeżeli rozmyślasz nad danym wierszem, nie patrząc na kontekst, w jakim on się znajduje, możesz wiele stracić, chociaż zobaczysz jakąś prawdę, nie zobaczysz całej prawdy. Pan Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, pomyślmy. Nikt nie zna Ojca, wiersz 27, z wyjątkiem tego, komu Syn zechce Go objawić. Jezus mówi, ja chcę wam objawić Ojca, a więc przyjdźcie do mnie. To nie jest wiersz głównie skierowany do niewierzących. Wy, którzy jesteście zapracowani, przeciążeni, pokonani przez grzech, niepewni siebie, pełni zmagań i problemów w swoim życiu, przyjdźcie do mnie. A co ja zrobię? Objawię wam Ojca, a rezultatem tego będzie odpocznienie. Dam wam pokój, który pochodzi z poznania Ojca. W ten sposób doświadczamy odpocznienia. Jest powiązanie między wierszem 27 a 28, którego nie zrozumiemy, jeśli tylko zapamiętamy wiersz 28, co robi wielu chrześcijan. I ja też tak robiłem. Jezus chce wprowadzić nas w życie odpoczynku. Biblia mówi w Izajasza 57 rozdziale o życiu niegodziwych ludzi. Wiersz 20. Bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić. Jego wody ciągle wyrzucają błoto i muł. Nie ma pokoju dla bezbożnych. Niepokój i zamieszanie to charakterystyczne cechy niewierzącego serca. Ludzie często, gdy myślą o niegodziwych ludziach, to myślą o przestępcach i terrorystach. Ale każdy, kto ma w sercu
niepokój, zazdrość, wzburzenie jest w jakimś stopniu zły, choć niekoniecznie tak zły jak terrorysta. Ale czytamy, że tacy właśnie są bezbożni, jak wzburzone morze. Kiedykolwiek twoje serce jest zaniepokojone z powodu tego, co ktoś robi, czy powiedział na twój temat, albo co zrobił tobie, albo spodziewałeś się, że coś zrobi, a on tego nie zrobił. I w twoim sercu jest wzburzenie, jak morze w czasie sztormu. Pewnie widzieliście wysokie, spienione fale na wzburzonym morzu. Jeśli coś takiego ma miejsce w twoim sercu, to według tego wiersza jest to wyrazem jakiejś bezbożności. Nie chcę nazywać cię bezbożnikiem, ale to właśnie bezbożność powoduje takie wzburzenie w sercu człowieka. Natomiast Bożą wolą jest to, byś doświadczał odpocznienia. Porównajmy to morze z innym morzem opisanym w Księdze Objawienia w 15 rozdziale. Nad tym jeziorem stoją sprawiedliwi, pobożni ludzie. I zobaczmy, jaki tu jest kontrast. Czytamy tutaj w wierszu drugim o tych, którzy okazali się zwycięzcami i pokonali szatana. I oni stali nad morzem, które było jakby ze szkła. Trzymali harfy Boże i śpiewali. To morze jakby ze szkła jest przeciwieństwem tego morza, które widzieliśmy w Księdze Izajasza w 57 rozdziale i 20 wierszu. Pamiętam swoją służbę w marynarce wojennej i wielokrotnie znajdowaliśmy się na wzburzonym morzu, ogromne fale i statek unoszący się w górę i w dół. Także robiło się wszystkim niedobrze. Ale też pamiętam okresy, kiedy morze było jak szkło, ani jednej falki do granic horyzontu. I to jest ogromny kontrast między wzburzonym morzem, a morzem jakby ze szkła. Bożą wolą jest nasze zwycięstwo nad wszystkim, co jest przeciwne Chrystusowi, co uosabia bestia, o której tu jest mowa. I wtedy nasze wewnętrzne życie będzie jak to spokojne morze, żadnej fali, żadnego niepokoju, strachu. Możesz powiedzieć, że takie życie jest niemożliwe na tej ziemi. W takim razie niech ci się stanie według twojej wiary. To będzie niemożliwe dla ciebie, ale dla kogoś innego, kto ma 10 razy więcej problemów niż ty, ale on powie nie, skoro Bóg mówi, że to jest możliwe, to jest możliwe. Niech jemu się stanie według jego wiary. Życie jakby morze ze szkła, bez względu na to, jak poważne są twoje problemy. To raczej zależy od tego, jak mocno wierzysz. Jezus mówi, ja dam wam pokój. I kiedy Pan mówi, przyjdźcie do mnie, a ja dam wam odpocznienie, które będzie jak morze ze szkła, następne pytanie, które ci zada, brzmi, czy wierzysz, że mogę to dla ciebie uczynić? Pamiętacie tego niewidomego człowieka, o którym czytaliśmy w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale, w wierszach od 27 do 30? Jezus zapytał go, czy wierzysz, że mogę to uczynić? I kiedy on powiedział tak, Jezus dodał, niech ci się stanie według twojej wiary. To jest Boże prawo. Niech ci się stanie według twojej wiary. To nie ma nic wspólnego z ilością problemów, które masz, trudnościami i tym, jak straszna jest twoja choroba. I nie chcę powiedzieć, że będziesz uzdrowiony ze wszystkich chorób. Nie o tym mówię, ale mówię o doskonałym odpocznieniu. To Jezus obiecał, dam wam odpocznienie. Nie ma takiej obietnicy w całym Nowym Testamencie, że Jezus uzdrowi wszystkie nasze choroby. I to nie działa na tej ziemi. Musimy stawić czoła rzeczywistości. Ale obiecał dać nam odpocznienie. To jest jasna obietnica. Uchwyć się jej, tak jakbyś otrzymał czek. Możesz udać się z nim do niebiańskiego banku. Panie Jezu, Ty obiecałeś, że nie tylko przebaczysz mi moje grzechy, ale również dasz mi pokój. I ja tego pragnę. Obiecałeś, że objawisz mi Ojca. I tego też pragnę.
W jaki sposób otrzymałeś przebaczenie grzechów? Przyszedłeś do Chrystusa i uwierzyłeś. I On ci to dał. Wielu innych ludzi, za których Chrystus też umarł, nie otrzymali przebaczenia grzechów, ponieważ nie wierzą. Wierz, a stanie ci się według twojej wiary. Nie według tego, o co prosisz, ponieważ wielu ludzi prosi, ale nic nie otrzymuje. Ponieważ jeśli nie wierzysz, to nic nie otrzymasz. Musimy prosić z wiarą. A więc Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, a ja wam dam odpocznienie. W Chrystusie nie ma stronniczości. Jeśli przyjdziesz do Niego całym sercem, tak jak ja przyszedłem, Panie, jest tyle niepewności w moim życiu. Ponoszę porażki, jestem zazdrosny. Powiedz Panu szczerze wszystko. I to, że chcesz znać Ojca. On objawi ci Ojca, a twoje życie znajdzie się na daleko wyższym poziomie niż to, co do tej pory znasz. Przyjdź do Jezusa, nie chodź do ludzi. Nie proś, by jakiś kaznodzieja położył swoje puste ręce na twojej głowie. Od Niego nic nie dostaniesz. Idź do Jezusa i poproś, by On położył na tobie swoje ręce przebite gwoździami. Ja w ten sposób otrzymałem namaszczenie. Nie prosiłem żadnego człowieka, by kładł ręce na mojej głowie, ale prosiłem Chrystusa, by On położył swoje ręce na mojej głowie i otrzymałem Jego namaszczenie. Bóg posługuje się ludźmi, którzy nakładają ręce, ale upewnij się, że są to prawdziwie pobożni ludzie. A dzisiaj trudno takich spotkać na ziemi. Wielu ludzi, którzy wkładają ręce na innych, sprowadzają na nich tylko zamieszanie. Idź bezpośrednio do Chrystusa, bo nie potrzebujesz innego pośrednika. Wielu chrześcijan nie chce iść bezpośrednio do Chrystusa, a Jezus mówi, przyjdźcie do mnie. A gdzie idą chrześcijanie? Do swojego pastora. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie, a oni idą do pastora. No i potem masz problemy. Czy chcę powiedzieć, że nie mamy szukać rady u pobożnych ludzi? Wręcz przeciwnie, szukajmy jej. Ale jeśli chcesz odpocznienia, to udaj się do Chrystusa. Czasami ludzie nieświadomie czynią swojego pastora drugim pośrednikiem między nimi a Bogiem. Ale Biblia mówi nam, że jest tylko jeden pośrednik pomiędzy Bogiem a ludźmi. 1 Tymoteusza 2:4 i 5. I to jest Jezus Chrystus, człowiek, Chrystus Jezus. On jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Idź do Boga bezpośrednio przez Jezusa Chrystusa. Przyjaciele rzymskokatoliccy mówią, że musimy przyjść do Boga przez Marię. Mają pośredniczkę, przez którą idą do Jezusa, a potem do Boga. Wielu protestantów odrzuca to nauczanie, ale robią dokładnie to samo. Idą do pastora, który ma udać się do Chrystusa, albo idą do tak zwanego proroka i pytają go o to, co Bóg chce, żeby oni robili. Zamiast iść bezpośrednio do Jezusa, udają się do proroka. A ci często są tylko zainteresowani pieniędzmi i mogą cię oszukać. Jeśli chcemy szukać jakichś drugich pośredników, to radzę ci, żebyś poszedł do Jezusa przez Marię, bardziej niż przez pastora, ponieważ Maria, wiemy, była bogobojną kobietą. I oczywiście mówię to sarkastycznie. Nie potrzebujemy innych pośredników. Idź bezpośrednio do Jezusa Chrystusa, bo On mówi, przyjdźcie do mnie, a ja dam wam odpocznienie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie. Znajdziecie odpocznienie dla waszych dusz. A więc to odpocznienie nie przychodzi automatycznie, zupełnie bez naszego udziału. Dwa błędy, które chrześcijanie popełniają w tej dziedzinie, to przekonanie, że Bóg wszystko zrobi, a my nic nie musimy robić, albo wszystko zależy od tego, co ja zrobię, a nie od Boga. Jezus Chrystus zakończył swoje dzieło na krzyżu, a teraz ja muszę wszystko robić. Obie pozycje są zupełnie błędne. Chrześcijańskie życie to partnerstwo. Jezus na krzyżu zakończył doskonale swoje dzieło, ale ja nie uczestniczę w tym dziele,
dopóki nie założę na siebie jego jarzma. O co chodzi z tym jarzmem w wierszu 29? Dzisiaj żyjąc w miastach, nie widzimy wołów, które orzą, połączone jednym jarzmem. Raczej widzimy na polach traktory. Ale w czasach Jezusa i nawet dzisiaj w pewnych mniejszych wioskach w Indiach możemy zobaczyć woły, które orzą pola. Jarzmo znajduje się na karkach obu wołów i razem orzą pole. Jeśli jeden z tych wołów umrze i w jego miejsce postawią młodego woła, ten starszy wół będzie uczył młodego, jak orać w linii prostej. I gdyby wół mógł mówić, to ten starszy wół powiedziałby do młodszego: ucz się ode mnie. Ty nie wiesz, jak należy orać w linii prostej. Ale jeśli weźmiesz na siebie moje jarzmo, to wiedz, że ja mam wiele doświadczenia w tej dziedzinie, a ty przyszedłeś, by się uczyć ode mnie. Weź moje jarzmo i nie pędź do przodu przede mną, ani nie zostawaj z tyłu, ale idź równo ze mną, krok za krokiem i upewnij się, że nie zmieniasz kierunku. Trzymaj się kierunku, który ja wyznaczam. Przekonasz się, że będziesz odpoczywał i będziesz wykonywał dobrą pracę. Nie jakieś zygzaki, ale bruzda będzie prosta. Taki mamy tu obraz. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, jak chodzić prosto, sprawiedliwie, bez żadnych krzywizn. Zaufajcie mi, bo ja chcę być waszym partnerem. Czyż nie jest to cudowne? Wielu biznesmenów by się cieszyło, gdyby najlepszy biznesmen w kraju chciał być ich partnerem. Odnoszący największe sukcesy biznesmen chce być ze mną w spółce. To wręcz niewiarygodne, żeby człowiek o takich osiągnięciach chciał współpracować ze mną. I co więcej, mówi, że ja będę robił wszystkie inwestycje z moich własnych środków, a ty nic nie musisz dawać. A potem podzielimy się zyskami. To powiesz, czegoś takiego jeszcze nie było. Jaki biznesmen byłby gotów na taki układ? A to właśnie mówi Jezus. Przyjdź do mnie, weź na siebie moje jarzmo, bądźmy partnerami, nie musisz nic inwestować, tylko w 100% bądź moim partnerem i razem wykonujmy Bożą pracę. W taki sposób służymy Panu. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokornego serca. W jaki sposób możemy doświadczyć tego życia w odpocznieniu? Nie przez studiowanie, ale przez zmianę serca w naszej społeczności z Jezusem Chrystusem. Wzięcie na siebie jarzma Chrystusa jest obrazem społeczności z Nim, podążanie z Nim ramię w ramię, nie wyprzedzanie Go i nie pozostawanie w tyle. Społeczność oznacza, że idziemy z Nim. Nie idziemy w jakimś innym kierunku. Jeśli na przykład chcesz oglądać jakiś film czy program telewizyjny, a wiesz w swoim sercu, że Chrystus nie chciałby z tobą siedzieć i tego oglądać, to wtedy wychodzisz z pokoju. Jeśli natomiast chcesz siedzieć i to oglądać, to twoja cielesna natura może odczuwać przyjemność z oglądania tego filmu, ale stracisz odpocznienie albo gdy jesteś w pracy, ktoś prosi cię, byś zrobił coś, co wiesz, że jest niesprawiedliwe. Twoje sumienie mówi ci, że nie możesz tego zrobić, ale tłumaczysz sobie, że to przyniesie ci korzyści, ponieważ szef każe ci to zrobić i jeśli to zrobisz, to odniesiesz jakąś korzyść. Ale wiesz, że Jezus by tego nie zrobił. Jezus nie podpisałby tego dokumentu, a ty podpisujesz go, bo wierzysz, że to przyniesie ci korzyści. Idziesz w innym kierunku i nie dziw się, że tracisz odpocznienie. Jest wiele, wiele innych tego typu przypadków, kiedy jesteś kuszony, by powiedzieć do kogoś jakieś nieuprzejme słowo. W biurze czy na drodze, gdy ktoś nie trzyma się przepisów ruchu drogowego. To są sytuacje, w których łatwo jest pójść we własnym kierunku.
kiedy chcemy powiedzieć innym, co o nich myślimy. I w ten sposób mijamy się z Bożą wolą i tracimy odpocznienie. Ten wiersz mówi nam, że musimy się uczyć łagodności i pokory serca. Jezus nie mówi, że mamy się od Niego uczyć kaznodziejstwa. Wielu ludzi poświęca całe godziny, ucząc się, jak głosić kazania. I jeszcze więcej czasu poświęcają na naukę śpiewu, czy ucząc się gry na instrumentach. Nie ma w tym nic złego, ale Jezus powiedział, że od Niego mamy się uczyć łagodności i pokory. I mówię wam, że daleko ważniejsze jest, by uczyć się łagodności i pokory, niż gry na instrumencie czy śpiewu, chociaż są to dobre rzeczy, ale dobro może być wrogiem tego, co najlepsze, a najlepsze jest nauczyć się łagodności i pokory. To ci pomoże w życiu. Te inne rzeczy umożliwią ci służbę wśród ludzi i chwałę od ludzi. Czy jesteś gotów, by przyjść do Chrystusa i prosić Go, by nauczył cię dwóch fundamentalnych spraw? Nie wszystkich szczegółów dotyczących proroctwa i doktryny, ale łagodność i pokora. Inne rzeczy znajdą się na swoim miejscu, jeśli nauczysz się tych dwóch spraw. To są dwie podstawowe cechy, których winniśmy się od Niego nauczyć, ponieważ to, co odziedziczyliśmy od Adama, jest przeciwieństwem tych cech. Natura Adamowa charakteryzuje się szorstkością i pychą. Jesteśmy szorstcy wobec innych ludzi, nie wobec tych, których się boimy, ale właśnie wobec tych, którzy są łagodni i cisi. Łatwo jest ich wykorzystać. I to pokazuje, jak zepsuci jesteśmy i jak pyszni jesteśmy. Każda mała rzecz, którą zrobimy lepiej niż inni, sprawia, że pycha podnosi się w naszych sercach. A Bóg jest wrogiem pysznych. A jeśli Bóg będzie twoim wrogiem, to nigdy nie będziesz znał odpocznienia. A więc Jezus mówi, że mamy się od Niego uczyć tych dwóch przeciwieństw natury Adama, łagodności i pokory. To jest fundamentalna kwestia i jeśli chcesz doświadczać życia w odpocznieniu, musisz do tego podejść bardzo poważnie. Ale ktoś zapyta, jak mamy się uczyć od Jezusa? Przecież Go nie ma tutaj z nami w fizyczny sposób. Ani też chyba nie mamy siedzieć i oczekiwać jakiegoś cudownego objawienia od Boga, aby się dowiedzieć, jaki jest Jezus. Wszystko, co musimy robić, to czytać Pisma. Szczególnie czytać Ewangelię i przyglądać się, jak Jezus się zachowywał. Jak Jezus reagował na innych? W jaki sposób Jezus podchodził do faryzeuszy, do prostytutek, do złych ludzi zajmujących się wymianą pieniędzy? Jak traktował trędowatych? Tu obserwujemy Jego łagodność i pokorę. Jeśli jestem gotów uczyć się od Niego, to doświadczę życia w wytchnieniu. Taka jest Boża wola, abyśmy żyli życiem odpocznienia. Jeszcze spójrzmy do listu do Hebrajczyków, do 4 rozdziału, wiersz 9. Pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Nie chodzi tu o odpoczynek, o którym jest mowa w wierszu 8, do którego Jozue wprowadził Boży lud. Gdyby Jozue wprowadził Boży lud do tego odpoczynku, to Bóg nie mówiłby ponownie o odpoczynieniu w Księdze Psalmów. Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc. To są słowa z psalmu. Pokój, do którego Jozue wprowadził Boży lud, jest tylko obrazem, a jest jeszcze inny odpoczynek, który jest symbolizowany przez szabat. To jest odpoczynek, którego my możemy doświadczyć w naszym życiu. Szabat w Starym Testamencie jest bardzo ważnym prawem, ale wszystko w Starym Testamencie jest obrazem czegoś, czego my możemy doświadczyć dzisiaj. Życie odpoczynku to jest coś, czego nauczał Jezus. I my mamy tego uczyć ludzi we wszystkich narodach. I mamy nauczać też tego przykazania. Przykazania, przyjdźcie do mnie wszyscy. Uczcie się ode mnie. Idźcie na cały świat. Głoście Ewangelię. Chrzcijcie i nauczajcie ich czynić wszystko, co wam przykazałem. Mamy również uczyć ludzi, by przychodzili do Niego, uczyli się od Niego. I gdy Jezus mówi, że mamy wziąć na siebie Jego jarzmo,
to nie jest jarzmo prawa. Masz robić to, a nie masz robić tamtego. Jezus mówi, że Jego jarzmo jest wygodne, a brzemię lekkie. Przykazania Jezusa nie są takie jak przykazania prawa. W tym właśnie sensie, jak ktoś powiedział, prawo każe nam biec, a Jezus każe nam lecieć. To dużo wyższy poziom. Prawo mówi, nie cudzołóż, a Jezus mówi, nie pożądaj nawet oczyma. Prawo nakazuje nam biec, a Jezus nakazuje nam lecieć. To jest wielka różnica. Prawo nakazuje nam biec, ale nie daje nam stóp ani dłoni. A jak możesz biec, gdy nie masz stóp ani dłoni? Jezus nakazuje nam lecieć, ale daje nam skrzydła. Co jest więc łatwiejsze? Biec bez nóg czy latać, gdy masz skrzydła? Oczywiście, że to jest łatwiejsze. A więc możemy powiedzieć, że stare przykazanie brzmiało biegnij, a nowe lataj. A różnica jest taka, że prawo nie dawało nam nóg, a Jezus daje nam skrzydła. Musimy się tu zatrzymać i będziemy kontynuować w następnym odcinku.